Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Krupier, tak jest, nie widzicie mojego obrazu, nie ma herosów, co to jest? Oczywiście są to skoki narciarskie 2002. Tak jest, musiałem odkopać tą perełkę, nie byłbym sobą, gdybym jej nie odkopał. Cóż, no ale rozpocznijmy sobie nową karierę i w czasie rozpoczynania nowej kariery, nowego sezonu, opowiem wam troszeczkę o tej grze. Kto na pewno lubi sport i zna skoki narciarskie, na pewno wie, czego może się tutaj spodziewać. No oczywiście jest to symulator, tak, skoków narciarskich, czyli dyscypliny po prostu sportowej. Może przejdźmy sobie do samego menu gry, zobaczmy co my tu mamy. Wiecie, jak kurde miałem problem, żeby odpalić tą grę. Cieszę się, że w ogóle ją mogę nagrać, no ciul tam już z kamerą, no, ale no trudno, bez kamery się jakoś obejdzie. Zawodnicy, co my tutaj mamy? Zawodnicy, gracze oczywiście wyłączeni są. Ale spoko, stworzymy sobie jakiś nowych, ciekawszych zawodników. I zawodnicy komputerowi, Adam Małysz, tak jest, stare dobre czasy Adama Małysza. No kurde, muszę wam powiedzieć, że trochę tu jest jakichś Polaków mamy. Tutaj nikt. Ale tu już się zaczynają Polacy, jest to Wojciech Skupień. I jeszcze może ktoś, tak jest, Robert Mateja. No i oczywiście Adam Małysz. Mamy tu jeszcze Schmidta, Kasajego, Ahonen, oczywiście Lois, Hautaneki, Hanawal to kogo tu jeszcze takiego, Goldberger, Martin Helvar, to tu jest taki ten, no nie będę oczywiście wszystkich wymieniał, tak, Michał Urman, tak, kto tu jeszcze taki jeszcze z dwa, takie, o, Kittel, im, no Skupień to wiadomo, o, Aleksander Herr, Martin Koch, Jakub Janda to na pewno znacie. No dobra, nie będę wszystkich wymieniał, no są tutaj zawodnicy, którzy jeszcze do dnia dzisiejszego skaczą, no i niektórzy już niestety nie skaczą, no. No ale dobra, no dobra, to są zawodnicy komputerowi, stwórzmy sobie zanim nowy sezon, to może jakiegoś nowego zawodnika. Nie zabawa, tylko zawodnicy, nowy zawodnicy gracza i nowy, oczywiście. Jak sobie go nazwiemy, musimy go jakoś tajemniczo i sekretnie nazwać tak, żeby nasz skoczek na pewno wygrywał wszystkie oczywiście zawody, no i nie byłbym sobą, jakbym nie zrobił oczywiście Polaka, no ale zanim będę robił mu twarz, oczy, kaski, gogle i te inne duperele, no to może dajmy mu jakieś imię, ja pierdziele. Ej ludzie, nie było żadnego skoczka o imieniu Tadeusz, co myślicie, ty, Ady-e-u-usz. Tadeusz, no ale jakie mu dać jakieś kurde bajecie na nazwisko, Tadeusz, a Tadzik będzie skakał, ale Tadzik jakieś nazwisko musi mieć, no Tadzik, no kurde, jakby miał coś pod ręką takiego, na przykład może... Nie no, to będzie za głupie, nie no, może Tadeusz, jakby go tutaj nazwać, no na przykład Bajera, o Tadeusz Bajera, dobre, ty dobre, ty nawet mi się to podoba, no okej. Może być Tadzik Bajera, jest i będzie dobra Bajera, dobra, twarz, typ jeden, no może nie, może, nie. To wygląda jak bezdomny, nie. No nie, no jeszcze lepiej, o, to jest spoko twarz, ale tamta była lepsza, czekaj, a zobaczmy jak jest w ogóle. O, ten to jest klasyczny wąsik, coś a la Adam Małysz, ale zobaczmy ile mamy twarzy, 10, 11, o ale kurde typów twarzy, ja 20 twarzy. Ja pierdzielę, ten jest trochę tak, trochę pod geja podchodzi. Ten już to taki martwy. Nie no, Tadzik jest żywy, o, następny trup. Nie no, no, ogólnie twarze są ogarnięte, nie ma do czego się przyczepić, ten jest taki, troszeczkę dziwna twarz, no ale dobra, ta dziwna twarz pasuje akurat do Tadzika Bajery, który będzie skakał i wygrywał tutaj ze Schmidtami i innymi tam. Dobra, oczy, oczywiście oczy są jednymi kluczowymi rzeczami w skokach narciarskich. No tak, nie masz oczu, no to źle skaczesz. No ale dobra, powiedzmy na jakieś ładne oczy, przecież musimy go widzieć ładnie. O, tak jest, niebieskie oczy będą zajebiste, kask. My są jakieś normalne kaski. Ja pierdzielę, on już wygląda jak idiota. No ale nie no, dajmy, o, dobra, ten kask, albo nie, tamten zielony, ten będzie dobry. Gogle, czy jakieś normalne gogle mamy? Gogle, tutaj patrzcie, tu są już zielone. Kostium, jest zielony, rękawice oczywiście jakie mamy, wow, tu były jakieś fajne pomarańczowe, ekstra fioletowe, pamiętam kurde, że tu były takie fajne stroje, ale to dojdziemy do tych stroi. Dobra, dajmy sobie pomarańczowe, już jakoś zróbmy z niego chociaż troszeczkę człowieka. Buty, oczywiście buty, maxy zielone, czyż bez jaj, czy są pomarańczowe, dobra, dajmy pomarańczowe, jakiś styl, nie, narty. Dobra, dajmy takie, no, chociaż zielone, nie no, takie, dobra, taka zielona latarnia będzie w powietrzu, dobra, Polak, Tadeusz Bajera z Polski, dajemy dalej, poziom, zwykły, trudny, łatwy, a dobra, dajmy zwykły. Wiek oczywiście, zróbmy jak najmłodszego, tym lepiej dla nas,
waga, no nie dajmy na 90-kilowy tadzik. No ale nie no, musimy też patrzeć troszeczkę pod... Czekajcie, wzrost. Robimy wieżowca, czy... Ty, im wyższy, tym lepiej, ja? No dobra, to może dajmy 186. Chociaż nie, no karypla też z niego nie róbmy, nie? No ale to dobra, to chociaż takie 1,82 m, albo ja mam 1,80 m, to może... O, dajmy 1,80 m, niech tadzik, kurde, zawalczy tutaj na poziomie wysokości 1,80 m. Technika lądowania, siła wyskoku. Nie no, tadzik musi mieć siłę wyskoku, nie no, jak to pierdzielnie, kurde, z progu, no to leci daleko. Kondycja, no tadzik jest w kondycji. No i dupa, już dalej nie mamy, no ale tak nie możemy troszeczkę działać, musimy dać też trochę tutaj i trochę tutaj. Kondycja. Dobra, niech będzie tak. Oczywiście te statystyki wszystkie da nam, znaczy będą lepsze oczywiście za pomocą naszego trainera, którego zaraz sobie również wybierzemy. Tadzik Majera jest już w naszej tutaj karierze. Tworzymy sobie nowy sezon. Niech będzie to Puchar Świata. No a czemu nie? Niech to będzie Puchar Świata, oczywiście Tadzik Majera. Wchodzimy do gry. Uczestnicy Tadzik Majera, tak jest. I jest, mamy stan konta 0. No, zawody, no wiadomo, w Kłopio odbędą się pierwsze woskowanie, z tym zawsze były problemy, ale no trudno, no niestety będę musiał się jakoś z tym uporać, no woskowanie, wiadomo jak to woskowanie, no jeżeli będzie słabe woskowanie, to nartki nie będą się ślizgać tak jak powinny, także będziemy musieli sobie jakoś poradzić. Temperatura śniegu minus 5, temperatura śniegu, no, te są na no, minus 5, no ale trudno, coś tam musimy powoskować w stopniu 44% sypki, tak? No to zrobimy sobie. To jest na co? Gruby śnieg, sypki. Sypkiego 44, to dajmy może coś takiego. A tutaj średni, wilgotność powietrza. O, wilgotny, ale tu jest wilgotność powietrza 93. No dobra, to może dobra, zostawmy taką proporcję. Mam nadzieję, że Tadzik Bajera nie wypieprzy się na tym woskowaniu, bo to... O, właśnie, sklep, tu są fajne stroje. No oczywiście do tych stroi będziemy dążyć, do tych fajnych, żeby Tadzik Bajera był platynowym Tadzikiem Bajerą, ale do tego musimy dojść. Na razie zakupimy sobie jakiś fajny strój. No ten to w ogóle będzie do niego pasował. Nartki oczywiście też są fajne, bo mamy różne kolorowe nartki, które oczywiście są dobre w aerodynamice. No i oczywiście kaski nie obyłby się bez różowego kasku dla naszego Tadzika Majery. Oczywiście różne szare, czarne, czarno-czerwone i platynowe kaski, gogle, wosk. Wszystko tu jest, czego dusza zapragnie. Nawet rękawice są platynowe, jakby kto pytał. Dobra, ale już widzę, że... Znaczy, tak mi się wydaje, że czekacie na skoki narciarskie, które odbędą się w Kłopio. Tak, nawet... Halo, witamy, ja pierdzielę, nawet będziemy mieli na polskiego komentatora. Mam nadzieję, że ja będę tutaj drugim komentatorem i ci sztuczni ludzie. Ale ludzie, dajcie spokój, to jest gra z 2002 roku, także nie bójcie się o tą grafikę. Tadzik Bajera, kombinacja wosku jest prawidłowa w 0%. Jeśli miałbym bawić się w proroka, to wróżę temu zawodnikowi... Cały ciężki sezon. Sądzę, no, ja też mówię, że bardzo ciężki sezon. Dobra, próbujmy. Czekajcie, muszę sobie przypomnieć, jak to było. Lewy i Tadzik Bajera na rozbiegu. Ja pierdzielę, przecież on się zabija, człowieku. Czekaj, jak to było? Zobaczymy, co sędziowie sądzą o tym wszystkim. Ja, gówno. Czekajcie, dam radę. Edzie. I jeszcze lądowanie. Znakomite. Ja dałem radę, ja pierdzielę. Jeszcze nie ile? Pokazał wszystkiego. 98,5. Przecież ta bieda była... No nie wiesz, że jestem pierwszy. Czekajcie, pominmy sobie 10. Ja jestem trzeci, ty... Nie zakwalifikuję się, nie? Który jestem? Ostatni? Nie, ty nie byłem ostatni, 58, ty prawie bym się zakwalifikował. Ale nic. No trudno. Musimy sobie pominąć niestety te skoki. Znaczy te skoki, no te komputera skoki, nie? No niestety nie zakwalifikowałem się, jest w tabeli na 58 miejscu, także niestety nie zobo... Ja pierdzielę, Tadzik Bajera, pomimo tego, że był 58, jest ostatni, ponieważ go nie chcieli. W ostatnich zawodach nie zakwalifikowałeś się niestety do finału, dlatego nie otrzymałeś nagrody pieniężnej. Program sportowy chce przeprowadzić z tobą wywiad i oferuje ci kwotę 4,5 tysiąca dolarów. Ludzie chcą już ze mną przeprowadzać wywiady, dlatego że miałem woskowanie w 0%. Przyszedł taki Tadzik Bajera na skocznie i kurde, ludzie chcą, już go polubili, nie? Zgadza się, oczywiście, że 4,5 tysiąca dolarów, no jasne, że chcę. Woskowanie, ja pierdzielę to woskowanie, ja Tadzikiem Bajerą pokażę, że nie trzeba woskować nart, żeby być dobry. No może inaczej, trening, bo tu jest kluczowy trening, musimy pamiętać. Dobra, mamy tutaj Paparazziego z Włoch, czyli Macaroni wesoły i przyjacielski, lecz niezbyt profesjonalny, czyli krótko mówiąc idiota. Podczas pogawędki zawsze znajdzie celną ripostę.
czyli oczywiście mistrz od sucharów. Jego wujkiem był oczywiście Karol Strasburger, ale nie wie zbyt wiele o technice, czyli koleś, który jest powiedzmy spawaczem, pracował na kuchni, a teraz pracuje jako trener w skokach narciarskich 2002. No ale cóż, no i takich ludzi przyjmują, no co zrobić, takie mamy czasy, sorry, taki mamy klimat. Kolejny gość to Jim Dansik z Danii, który jest koneserem wysokoprocentowych alkoholi, wspaniały koneser wyszukanych trunków, jak widzicie, dobrze zdający się na technice skoków oraz no, wiecie, no... No, kurde, no co mam was oszukiwać? Lubi chlać i tyle, ma problem z alkoholem, no i tyle, no. Koleś o, numer 3 to Clayford z USEA. Bardzo dobry menadżer i trener, który drze na nas ryje jak teściowa, no. No Tadzik nie wiadomo jaką ma teściową, ale drze ryja jak teściowa. Pruje się jak stary przysieradł. Krótko mówiąc, doskonale buduje się kondycję i poprawia technikę, ale nie dba o walory duchowe skoczka. Po prostu drze na nas ryja, że mamy dobrze skakać, czyli ten gość już mi się podoba. Kolejna pani to... Kurwa, kto? Przejdźmy może dalej. Harry Śnieżny Anioł, oczywiście to jest gość, który jak zwykle, no znaczy jak już widzicie tutaj po jego tutaj portrecie, to gość, który na pewno lubi jeździć na motorach. Ten człowiek jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o motocyklach. Tak jak powiedziałem, tak jak widzicie tutaj, jest skarbnicą wiedzy o motocyklach. Taka motowikipedia, jakby ktoś pytał. Może ci pomóc w podniesieniu siły i kondycji, ale no nie, no musimy zajrzeć tutaj do naszej dziewczynki, doskonała specjalistka od zwiększania motywacji zawodników. O, zwiększania motywacji zawodników. Ale zobaczymy. Zobaczymy, czy dobrze zmotywuje Tadzika, bo Tadzik potrzebuje tutaj... Oj, motywacji tego chyba pana. 4000. No dobra, sprawdźmy, jak ty nas przetrenujesz. Stop, ty... Podszkolił nas w kondycji, podszkolił nas w sile wyskoku, no ale kurde, tyjemy przez niego. Kurde, nie. No jeżeli masz tak nas uczyć, stary, no to ja dziękuję za takie ten... Z taką bajerę, o, ale Tadzik bajera, kolejne zawody w Kłopio, ponownie w Kłopio, 1 grudzień. Na tegorocznych zawodach w Kłopio. Tak jest, Tadeusz bajera, rekordzista, zobaczcie, mam już rekord skoczył ustawionego przez całego siebie, 112,5 metra, ale z notami miałem... Przez lata był na ustach. A to tak działa, że ja nie woskuję i ja prawidłowo to woskuję, ja? No ale dobra, Tadzik bajera na rozbiegu, uwaga, uwaga, rozpędza się nasz Tadzik bajera, woskowania zero, ale jest... Musisz wyobrazić sobie... cały skok. Ja wyobrażam sobie tamtą panią, kurde, to mi ma... O, od tamtą, co mi poprawia te... kondycję chyba, nie? Tracę tam siłę mentalną. Długo skoku 115, ale po notach i tym wszystkim tutaj liczy się to, czyli 103,4. Oczywiście Tadzik Bajera jest na pierwszym miejscu, oczywiście jak zwykle się pewnie nie zakwalifikuje, ma 52 miejsce. Kurde, prawie, no Jakub Janda był 50. No trudno, ponownie nie udało mi się zakwalifikować, ale to spokojnie, już pewnie nie jestem ostatni. Gówno, jestem zawsze ostatni. Bogata ciotka z Ameryki, przysłała ci 3500 dolarów. Dzięki ciocia, dzięki, na pewno mi się przyda, na pewno nie na woskowanie. Za to na trening z tąże panią. Tak jest, ta pani podwyższyła mi kondycję do 39. Mam nadzieję, że nie tylko w spodniach, ale i tylko w nartach podniesie mi to. No, dalej będę skakał, no. Waga oczywiście spadłem dzięki niej, no i zmotywowała mnie, no, do 53, czyli... Zajebiście, muszę powiedzieć. Dobra, nie przedłużajmy i lećmy dalej. Witamy z miejsca byłych igrzysk olimpijskich z Lillehammer w Norwegii. Norwegia, Lillehammer, kurde, ciężka droga będzie, bo nie ma tutaj rekordzisty. Zgaduję, że będzie nim Tadzik Bajera, tak jest, kombinacja 25% tak jest prawidłowa. Dużo szczęścia. Życzymy wam dużo szczęścia, ja Tadzikowi też życzę dużo szczęścia. Skaczę jako pierwszy, jest tak zwanym przedskoczkiem, który może się również zakwalifikować do... Znów pruje powietrze jak orzeł. A mam nadzieję, że nie przytną mu skrzydeł. Ja pierdzielę, ja też... To lądowanie było zaledwie poprawne. Zaledwie poprawne, ty. No, nie znasz Tadzika Bajery, ty. Patrz, pierwsze 109, czy ja się zakwalifikuję, nie wierzę. Będę skakał, jest Tadzik, ludzie. Tadzik Bajera jest 42, tak jest, tak myślałem, że kurde, zakwalifikuje się. Ma dobrą dla skoczka budowę. Kurde, Koch jest pierwszy, 115, tego, Tadzik Bajera, czy zakwalifikuje. Co wiecie, kwalifikacje do pierwszej serii, to jest pierwsza seria, później jest druga seria. Zobaczymy. Ach, jakie wyczucie. Ja, chwili gówno, chwili na jazdy, ja, wyczucie. Wybicie było naprawdę dobre. No dobre wybicie, lądowanie też było, bo co prawda telemarku nie było, ale zobaczę jego twarz. 114, ja pierdo... Bajera jest drugi, ty. Wszystko. Damy radę? Czy nie damy? Cienko, nie? 29, tak, Tadzik Bajera ma szansę na Puchar Świata. Ja pierdzielę.
Dobra, Tadzik, jedziemy. Ty, wygrywamy to, ciśniemy. Tadzik Bajera, jedziemy! Ten ostatni trening najwyraźniej mu pomógł. Ja, prawda, trening mi pomógł. Ta pani mi pomogła, a nie trening. Gdybyś był u pani Mireli, to by zobaczył, jak to jest. Ile? Który? 107. Pierwszy w tabeli? O kurde. Ty, ale będę chociaż 30? 28 jestem! Ja pierdzielę, ty, ja idę do tej pani jeszcze raz, nie? I jeszcze kumpla wezmę. I oto dotarliśmy do końca dzisiejszych zawodów. Tak jest, 41. Tadzik Bajera już ciśnie tutaj na skoka. W ostatnich zawodach osiągnąłeś pozycję 28 i otrzymać nagrodę w wysokości $1200, zajebiście. Ja chcę do tej pani. Trenuj, trenuj. Ja nie mogę, ty, nie mam tyle hajsu. Kurde molo. No trudno, ale jeszcze raz sobie zrobimy zawody i mam nadzieję, że damy na tenże odcinek skończymy i zobaczymy, czy ten odcinek się przyjmie, czy ten odcinek wam się spodoba. Mam nadzieję, że się spodoba, bo przygoda Tadzika Bajery nie kończy się jeszcze na tymże odcinku. Wojciech Skopień zaczyna jako pierwszy, a Tadzik Bajera rozpoczyna z numerem 32. Tak jest, tak się przeżegnał, bo oczywiście coś mi się wydaje, że przywali ostro śnieg, chociaż nie chciałbym, żeby Tadzik Bajera wylądował w śniegu. Uwaga, jest już na rozbiegu. Tak jest, Tadzik Bajera w powietrzu jest już w Liberców, w Czechach. Jak najlepszej strony. I gówno. Jeszcze lądowanie. Znakomite, nie sądzisz? No nie, takie owszem, jest znakomite, jak mi się wydawało. 10. pozycja, Tadzik. O, ten skok był bardzo słaby. Ale zakwalifikował się, jest 47. No, Tadzik, masz szansę na poprawę. Ja pierdzielę, że jeszcze pamiętam, jak się skacze w tych skokach, bo mówię wam, ludzie, że no nie pamiętam, nie? Uwaga. Ten ostatni trening najwyraźniej mu pomógł. Jak gówno mi pomógł, przecież nie trenowałem. Tylko skóra. A w sumie to zaledwie poza tym to nic. No, nie wszyscy urodzili się zwycięzcami. A, nie wszyscy urodzili się zwycięzcami, albo nie wszyscy mają na imię Tadzik i na nazwisko Bajera. No niestety, nie udało się, 36. Ale niewiele brakowało, zobaczcie. 106. No trudno, nie każdy urodził się zwycięzcą. Kochani, dziś to już dzięki, wszystko. No właśnie, na dziś to już wszystko, dzięki wam wszystkim. Chciałem mam tu do kamery, ale przecież kamera jest wyłączona. Dzięki wam wszystkim za oglądanie, ja jestem Krupier i mam nadzieję, że wam się spodobało. Przygoda Tadzika Bajery przez te skoki jeszcze oczywiście będzie trwała. To nie jest nasz pierwszy Puchar Świata, oczywiście tych pucharów będzie o wiele więcej i jeszcze więcej trybów będzie. I na pewno Tadzik Bajera jeszcze wyląduje tutaj gdzieś w tej pierwszej dziesiątce i powalczymy z całą tutaj top dziesiątką. A Tadzik Bajera na chwilę obecną jest na pozycji 43 i jak myślicie, czy w kolejnym odcinku Tadzik Bajera wyląduje chociaż w pierwszej 30? Jak myślicie? Mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję na dole, lajka pod spodem i jakiś fajny komentarz też na dole. Na razie, trzymajcie się, cześć!